Kilka razy w swoim życiu widziałem ludzi, którzy zostali jakoś zranieni w swojej miłości. Ich miłość została jakoś zawiedziona, zraniona, skrzywdzona, odrzucona. I widziałem ból tych ludzi, ból ludzi, którzy szczerze kochali, i ta miłość została jakoś podeptana, jakoś wzgardzona. Tak rozumiem tą skargę Pana Boga, która jest zawarta dzisiaj w Słowie Bożym, gdzie Pan Bóg pyta, co ci zrobiłem, cóż ci uczyniłem, ludu? Czy zrobiłem ci coś złego, czy to, że cię wyprowadziłem z Egiptu, to była jakaś krzywda dla ciebie? Jakoś bardzo mnie przekonuje właśnie w patrzeniu na Pana Boga ten obraz Jego miłości, która jest zraniona przez mój grzech, Jego miłości, która jest raniona przez moją obojętność, Jego miłości, która jest nieodwzajemniona tak, jak powinna być odwzajemniona. Bardzo mnie to jakoś przekonuje i bardzo mnie to wzywa do nawrócenia. Chyba to najbardziej, właśnie ta zraniona miłość Pana Boga najbardziej mnie wzywa do nawrócenia, bo widzę, jak Pan Bóg mnie kocha i jak moja miłość jest mała, jak mój grzech zadaje mu ból. Spróbuj dzisiaj, w kontekście dzisiejszego słowa, właśnie tak popatrzeć na Pana Boga, zobaczyć Jego miłość, którą rani nasz grzech.